Polscy robotnicy skazani są na ciężką i długą pracę, a ich prawa są nagminnie łamane. Słabo wynagradzanym i ciężko pracującym brakuje często sił na walkę o swoje dobro, o godną pracę i płacę. Polska Partia Robotnicza, stojąca na straży interesów robotników, nie godzi się na wyzysk i złe warunki pracy wyzywa robotników do aktywizmu i sprzeciwu wobec łamiących ich prawa. Jedną z form takiego aktywizmu jest działalność w związkach zawodowych. Czym są związki zawodowe i dlaczego warto w nich działać? Związek Zawodowy to masowa organizacja społeczna, zrzeszająca ludzi pracy najemnej. Jej celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych robotników. Obrona tych interesów wyraża się w podstawowych funkcjach i zadaniach związków zawodowych. Ważną funkcją związków zawodowych jest funkcja ochronna związana jest z obroną praw i interesów zawodowych robotników. Związki zawodowe bronią praw, interesów i godności pracowników, zarówno zbiorowo, jak i indywidualnie. Związki zawodowe uczestniczą także w tworzeniu korzystnych warunków pracy, bytu i wypoczynku robotników i ich rodzin. Związki zawodowe pełnią także funkcję kontrolną, polegającą na nadzorowaniu działań szefostwa. Związki zawodowe pilnują więc przestrzegania prawa pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Zakładowa organizacja związkowa uprawniona jest także do wystąpienia do przedsiębiorstwa z wnioskiem o przeprowadzenie odpowiednich badań w razie podejrzenia, że na terenie zakładu występuje zagrożenie życia i zdrowia pracowników. Członkostwo w związku zawodowym daje robotnikom szereg możliwości. Wszelkie podejmowane przeciwko nim działania, takie jak zwolnienie z pracy czy obniżka wynagrodzenia, muszą być konsultowane ze związkami zawodowymi, których są członkami. Oczywiście zdanie związku nie jest wiążące dla pracodawcy. Stanowi ono jednak manifestację niezadowolenia, utrudnia i opóźnia działania szkodzące pracownikom i może prowadzić do ich powstrzymania, zwłaszcza jeśli sprawa dotyczy większej liczby osób. Związki zawodowe przyjmują też zgłoszenia bezpośrednio od pracowników. W sprawach takich jak mobbing, złe i nieuczciwe traktowanie itd. Jak dołączyć do związku zawodowego? Rozpoczęcie działalności związkowej postrzegane jest często jako coś odległego, nie dla wszystkich, nierealnego w części firm i zakładów. Taki pogląd jest bezpodstawny, rozpowszechniany przez właścicieli przedsiębiorstw, celowo zniechęca robotników do działania. Aktywizacja związkowa nie jest przeznaczona dla elitarnego grona związkowców, a stanowi prawo każdego pracownika. Najprostszym sposobem na rozpoczęcie działalności związkowej jest dołączenie do istniejącego już związku zawodowego. Prawo wstępowania do związków zawodowych mają wszyscy pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Także przejście na emeryturę lub rentę nie pozbawia osób prawa do wstępowania do związków zawodowych. Prawo to mają również osoby bezrobotne. Proces dołączania do związku rozpoczyna się zwykle od złożenia pisemnej deklaracji członkostwa. Konkretny kształt deklaracji, np. informacje, jakie należy w niej zawrzeć, ustalane są przez każdy związek zawodowy i mogą się różnić w zależności od związku. W deklaracji podaje się najczęściej dane osobiste i informacje dotyczące wykonywanego zawodu lub zajmowanego stanowiska. Kandydat może też zostać zobowiązany np. do opisania przebiegu swojej pracy zawodowej. Często wymaga się również informacji o przynależności do stowarzyszeń lub innych organizacji. Niektóre związki wymagają poświadczenia, że nie należy się do żadnego innego. Wypełniona deklaracja może zostać złożona osobiście w siedzibie związku lub wysłana pocztą. Szczegółowe warunki dotyczące sposobu jej przekazania władzom związku powinny być określone w statucie. Lista działających w Polsce związków zawodowych jest jawna i dostępna w internecie. Oprócz związków ogólnozawodowych istnieją związki zrzeszające konkretne grupy zawodowe, zarówno w ramach kraju, jak i regionu czy zakładu. Przed wyborem związku warto dowiedzieć się, jakie związki działają w okolicy lub w zakładzie i w jakich związkach działają współpracownicy. W przypadku istnienia zakładowej organizacji związkowej dobrym krokiem jest zwrócenie się bezpośrednio do niej. Jak założyć związek zawodowy? Prawo tworzenia związków zawodowych mają wszyscy pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy oraz członkowie rolniczych, spółdzielni produkcyjnych. Utrata pracy i stanie się osobą bezrobotną nie pozbawia byłych pracowników tego prawa. Osoby chcące założyć organizację związkową mogą założyć całkowicie nową organizację lub też stworzyć komisję związkową przy już istniejącym związku. Ze względów formalnych zdecydowanie łatwiej założyć jest strukturę związkową przy już istniejącym związku zawodowym. Najczęściej w takim przypadku cała praca ogranicza się do zorganizowania zebrania założycielskiego, przyjęcia uchwał o powołaniu związku zawodowego, wybrania władz organizacji związkowej, przesłania kopii dokumentów do centrali związkowej, przy której chcemy założyć organizację związkową. Przy rejestracji związku zawodowego przy istniejącej już centrali. Nie ma konieczności rejestracji sądowej i cała procedura ogranicza się do zarejestrowania nowej struktury przez Centralę Związkową, co trwa najczęściej kilka dni. Szczegółowe informacje w sprawie zakładania struktur związkowych można uzyskać bezpośrednio u przedstawicieli działających w Polsce związków zawodowych. Bardziej skomplikowane jest założenie związku zawodowego nieprzenależącego do już istniejącej centrali związkowej. Konieczna jest wówczas rejestracja sądowa takiego związku, a także sporządzenie własnego statutu. Aby powołać organizację związkową, samodzielną albo komisję związaną z już istniejącym związkiem zawodowym, konieczna jest zgoda co najmniej 10 osób. Działalność jest związkowa, co w razie problemów z szefostwem. Dołączenie do związku zawodowego bądź jego założenie jest siłą rzeczy negatywnie postrzegane przez właścicieli przedsiębiorstw. Właściciele ci dążący do maksymalnego zwiększania zysków ignorują podstawowe potrzeby i prawa robotników. Robią wszystko, by utrudnić im organizację i walkę o swoje interesy. Jest więc jasne, że wszelkie podejmowane przez pracowników próby uzwiązkowienia napotkać mogą na opór zarówno formalny, jak i bezpośredni. Opór bezpośredni, polegający na zastraszaniu robotników, grużeniu zwolnienia z pracy czy obniżku wynagrodzenia nie może spotkać się z bierną i ulgową postawą. W takiej sytuacji wzywamy robotników do walki i stanowczego sprzeciwu, strajków i protestów. W przeciwnym wypadku zastraszanie i tłumczenie nie skończy się nigdy. Warto przy tym przypomnieć, że związek zawodowy nie ma obowiązku natychmiastowego udostępniania personaliów jego członków. W przypadku szczególnie napiętej sytuacji struktury związkowe działać więc mogą w ukryciu, ujawniając się dopiero w razie konieczności. Opór formalny, najbardziej oczywisty i niemal zawsze spotykany, ujawnia się w próbach powstrzymania dołączenia do związku bądź jego rejestracji w oparciu o doszukiwanie się luk prawnych, niedopełnienia różnych najdrobniejszych formalności, co prowadzić może do zatrzymania procesu. Tym samym osoby pragnące dołączyć do związku zawodowego bądź go założyć, muszą szczegółowo zapoznać się wszystkimi niezbędnymi do tego warunkami i formalnościami.